Witamy w Jaworze, na Dolnym Śląsku w Polsce. Nazywam się Jacek Sikorski, jestem dyrektorem montażu w jednej z najnowocześniejszych fabryk Mercedesa na świecie. Zapraszam na wirtualny spacer po naszej fabryce. Fabryka Mercedesa powstała na ponad 50-hektarowej działce, z czego powierzchnia użytkowa budynków to ponad połowa. Od samego początku jesteśmy fabryką neutralną dla środowiska. Energię elektryczną czerpiemy z wiatru, a energię cieplną z biomasy. Aktualnie w Jaworze produkujemy czterocylindrowe silniki diesla, które są montowane w samochodach platformy MFA, czyli A-klasa, B-klasa, GLA i CLA. Od przyszłego roku będziemy też składać silniki benzynowe czterocylindrowe i przy obydwu silnikach będziemy jedynymi dostawcami dla koncernu Mercedesa. Serce naszego silnika powstaje na hali obróbki mechanicznej, na linii wysoko zautomatyzowanej, która jest jedną z najnowocześniejszych linii na świecie. Linia obróbki składa się z kilkudziesięciu stacji, na których blok cylindrowy jest obrabiany. W tych nowinek technicznych mówimy tutaj o nanoslajdzie i honowaniu kształtowym. Bloki cylindrowe przyjeżdżają z budynku obróbki mechanicznej. Znajdujemy się w centrum dowodzenia, gdzie jesteśmy w stanie zobaczyć i panować nad wszystkimi procesami produkcyjnymi, co niesamowicie skraca czas reakcji w momencie usterek albo problemów systemowych. Mamy tutaj z JIS, Just in Sequence. Zapasy magazynowe są bardzo niskie, co pozwala nam oszczędzać powierzchnię. Później części są sekwencjonowane w tak zwane koszyki zaopatrzeniowe, które automatycznie poruszają się i są dostarczane na linię montażową. Koszyk zawiera tylko części do jednego silnika i tylko do tego silnika, czyli w momencie, kiedy blok cylindrowy wjeżdża na linię montażową, jest generowane zlecenie i do tego zlecenia jest generowany ten koszyk. Tym koszykiem części jadą bezpośrednio na linię produkcyjną i są przyporządkowane danemu koszykowi. Pokażę, jak powstaje silnik. Dzielimy linie montażowe na trzy rodzaje maszyn. Czyli mówimy tutaj o liniach manualnych, gdzie pracuje tylko człowiek. Na liniach semi-automatic, gdzie jest współpraca maszyny i pracownika, i maszynach automatycznych. Każdy nasz silnik przechodzi też kontrolę jakościową na linii montażowej. Mamy tutaj dwa roboty z kamerami, które kontrolują stałe punkty jakościowe. Czyli to jest ostatnia stacja w naszym procesie montażowym. Możemy też wziąć silniki do kontroli jakości, do tak zwanego hot testu, czyli testu gorącego, gdzie silnik normalnie uruchamiamy i puszczamy przez program testowany. Silnik kompletnie zamontowany idzie do magazynu wysokiego składowania. I z tego miejsca silniki są ładowane na ciężarówki i wysyłane bezpośrednio do klienta, do fabryk samochodów na całym świecie.